widzowie kochani, wróciłem do domu. Lekko zarosłem. A zarosłem tak dlatego, że po prostu nie było mnie od 10 dni na Palionowie. 10 dni. Wiecie, co to znaczy 10 dni nie być na Palionowie? To znaczy, że ja nie wiem, co się tam dzieje. Totalnie, jest to po prostu nic. Nie wiem, co tam się robi. Wy widzieliście odcinek jeszcze niedawno, ale ja filmy miałem nagrane na zapas i już od ponad 10 dni nie byłem na serwerze. Nie wiem, co tam dzisiaj zobaczę, ale muszę ściągnąć tą brodę, bo mnie mega swędzi. Dobra, dajmy sobie spokój z tą brodą, bo to... Aż tak się nie zarosłem. Najgorsze w tej brodzie jest to, że ona zostawia bardzo dużo takich właśnie małych włosków i... I strasznie mnie to później swędzi. Ale okej, skupmy się na tym, co mamy zrobić, czyli wejdźmy na Palionowo po bardzo długim czasie, ponieważ no ponad 10 dni. Słuchajcie, ja nie wchodziłem, nawet szczerze nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Sprawdźmy to po prostu. Luźno totalnie wchodzę. Pum, jestem. I gdzie się pojawię? Halo, halo? Dobra, aha, dobra, jestem, dobra, już sobie przypomniałem teraz, no bo ja jestem na osiedlu Tostowa, bo mnie ktoś okradł w ostatnim odcinku z Palionowa. Ja zostałem okradziony i tu, no dalej tu nic nie ma oczywiście, że ktoś zwrócił mi moje rzeczy, to zostawił, Boże, jaki on jest miły. Dobra, czyli tylko tyle nam zostało, biorę to stąd, zanim ktoś mi to zawędzi, to tutaj jest mi totalnie niepotrzebne, czyli dalej nic się nie zmieniło, dalej ktoś mnie tu okradł, ja jestem ciekaw, ile rzeczy faktycznie zmieniło się na całym Palionowie i tak dalej. Dobra, słuchajcie, ja muszę koniecznie przejść się tutaj po okolicy i zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja. I przede wszystkim muszę... O, tutaj nie było tego beacon. A nie, to jest dobra. To jest beacon, który ja zbudowałem jeszcze zanim wyszedłem z Palionowa. To jeszcze zrobiłem to... To była taka moja ostatnia wisienka na torcie. I tam wróciłem wtedy na osiedle Tostowa. Dobra, lecimy tu. Lecę do siebie na chatę, bo muszę zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja. Czy coś pali? Dobra, zaczyna się ciekawie, nie? Zaczyna się ciekawie, nie wiem, co tu się dzieje w ogóle, ale okej, dobra, przejdźmy do mojego domku. Ja muszę zobaczyć, jak wygląda mój dom na dany moment. Że coś się zmieni... Dlaczego tu jest obsydian? Co jest? Ej! Dobra, czekajcie, tu się dzieją dziwne rzeczy. Dobra, rozwalamy ten obsydian. Ktoś mi zamurował chatę. Totalnie nie wiem dlaczego i nie wiem po co, ale niech będzie, okej. Co jest? Ej, kurde, kto tu był? Dobra, dobra, rozwalamy to, dogodnie to zaprowadzić, że jest tutaj jakaś ukryta rzecz. Dobra, ja mam tak szybki kill off, że ja się boję, że ja to wszystko rozwalę, zaraz sedną cały. Dobra, rozwalmy to na spokojnie. Jest, dobra. Czemu to zostało zamurowane? Kto to zamurował w ogóle? Ej, dobra, jeżeli wiecie cokolwiek, widzowie, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja naprawdę, ja muszę teraz... Dobra, to akurat musiał dać Enderman, nie wierzę w to, że ktoś postawił mi tu dirta, po prostu jeszcze z grasem musiał być ten. Dobra, tutaj jakby na sytuacja nic, tu, dobra, tu się nic nie zmieniło, okej. Ale dlaczego ktoś to Co to są książki? To są enchanty? Co tu robią enchanty? O, ich tutaj nie było. Dobra, dwa sliktacze. Ja sobie nie przypominam, żebym ja to tutaj robił. Wiecie, o co chodzi? To się zaczyna tutaj robić mega dziwnie. Dobra, tu wełna jakby spalona była. Ej, dobra, co tu się działo, nie? Tu jej było więcej, tak mi się wydaje. Chyba, albo się może się mylę. Nie wiem, dobra, nieważne. Olejmy to na razie. Dobra, tu już myślę, że nie wyjdę, nie? Dobra, rozejrzyjmy się po okolicy i zobaczmy, co się tutaj pozmieniało. No bo szczerze mówiąc, jestem mega ciekaw. Ogólnie zanim opuściłem Palionowo na 10 dni, no bo miałem wyjazd, jednak widzowie, byłem na takich mini wakacjach. No to, prawda, no tutaj ktoś mi się włamywał na chatę, był jakiś włamywacz, były jakieś dziwne rzeczy, ślady u mnie na chacie, że ktoś mi się włamał i tak dalej. No ja szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kto to może być, ale mam lekkie podejrzenia. Że może to być mały Herobrine, ale szczerze kurczę, no nie chcę tego tak jeszcze osądzać, nie? Więc jak znajdę jakieś dowody, to wtedy. To co to jest? Jeśli zrobisz wszystko, aby uratować Paliona, oddaj mi twoje... Co jest grane? Nie wiem, ja jestem w ogóle, jestem w szoku. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze w takim razie... czekajcie, tam się coś może pozmieniało na tym posągu. To mnie w sumie bardzo ciekawi. Ej, ja w ogóle muszę znowu się nauczyć nagrywać, nie? Jak się na 10 dni ponad przestaje nagrywać, to później tak wracasz i sobie myślisz, kurde, czy ja to kiedyś robiłem wcześniej. Dobra, dobra, tu jest dalej otwarte. Albo ja tego nie zamknąłem, albo ktoś to otworzył. Boże, proszę, żeby to było, że ja tego nie zamknąłem. Dobra, tu się nic nie zmieniło. W skrzynce nic nie ma. Tutaj. Zawsze te skrzynki sprawdzą i zawsze jest pusto. Nie no, one są na punk puste. Nie wierzę, że tu coś będzie. Jak teraz już nic tu nie będzie? Dobra, to jest ostatnia. Jak tu nic nie będzie, to już nigdy tu nie sprawdzam. No, to już nigdy tu nie wchodzimy, okej, tu już nie ma co sprawdzać. Te skrzynki są zawsze puste, nic się tu nie zmienia. Dobra, wejdźmy tu. Mapa, jak wygląda sytuacja z mapą? Musimy ją zaktualizować, żeby zobaczyć, że coś się zmieniło. Dobra, tak to wygląda. Nic się nie zaktualizowało. O, tu coś się zaktualizowało na górze, jakaś trawa, ale to niewiele. I tu.
Tu też się lekko trawa w niektórych miejscach zaktualizowała, ale tak nic nie ma, tutaj żadnych zmian. Dobra, mega dziwne. A to co to jest? To jest jakiś niebieski ten. Widzicie to? Ja jestem tu, a tu jest jakieś niebieskie... Dobra, tego nie widziałem jeszcze, ale chyba to było już wcześniej. Ale muszę sobie przypomnieć, co to jest, bo takie dziwne bardzo. Ale zerknijmy sobie na szybko. Dobra, to jest w tamtą stronę gdzieś. Słuchajcie, przelećmy się. A, dobra, to jest jakiś grób. Dobra. Czyli to grób Paleonobot, dobra. Dobra, to już jest tutaj naprawdę bardzo dawno. Dobra, czyli tutaj jakby się nic nie zmieniło totalnie. Jest dalej tak, jak było wszystko. Czyli, czy ja zniknąłem na 10 dni i totalnie nic tu się nie działo? Czy naprawdę tak wygląda Dobra, jednak coś się działo. Tu jest jakiś cały domek zmieniony, to na pewno nie było zmienione tutaj. Okej, zerknijmy na to, jak to tu wygląda, bo to jest naprawdę ciekawa sytuacja. Dobra, mam coraz bardziej jestem pewien tego, że mały Herobrine wraca, nie? Tak szczerze mówiąc, ale dobra. Zerknijmy sobie to w środku. Ej, dobra, co tu się dzieje w ogóle? Ej, to wygląda tak strasznie, nie? To jest zupełnie inny odbiór domku, ja go inaczej budowałem, nie? On wyglądał tak fajnie, przyjaźnie, był taki elegancki. A teraz nagle wygląda tak strasznie. Ej, dobra, to jest przerażające. Dobra, tu... Sprawdzam skrzynki, może się czegoś dowiem ze skrzynek też. Miło by było. Tego tu chyba nie było, ale okej, zobaczmy. 6 bloków diamentów. Jest książka. Pacjent, a to jest ja wypisywałem, dobra, to jest stara książka. A co tu robisz 6 bloków diamentów? Dobra, ja nie będę kradł, bo nie jestem złodziejem. Tu jest jakaś dziura w ogóle. Ej, co jest grane w ogóle? Dobra, tu są jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Ja muszę pogadać z kimś, kto tutaj na tym Paleonowie był przez ten cały czas, żebym mógł się, nie wiem, dowiedzieć, co się działo i tak dalej. Ej, ja nawet nie wiem, kto tu był, nie? Możecie mi napisać, z kim najlepiej byłoby, żebym porozmawiał. Ja się wtedy, wiecie, może z kimś zgadam. Ej, dobra, ale jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Muszę jeszcze sprawdzić, czekajcie, czy ja wszystko sprawdziłem? A właśnie, czekajcie, ja jeszcze kiedyś robiłem potki na takie, pamiętacie? Zrobiłem bardzo dużo potek tutaj. Jestem ciekaw, czy ktoś mnie okradł z tego, nie? Tak, mam wrażenie, że tak. Nie, ej, nikt mnie nie okradł. Ej, dobra, mega dziwne. Dobra, ktoś mi się włamał na chatę. Znowu widziałem, że ktoś przez te 10 dni, jak mnie tam nie było, ktoś był. Tylko nie mam pojęcia, kto. Ej, właśnie, zobaczcie, czy u Emilii ktoś był. Właśnie, muszę z nią pogadać, ona tu chyba była przez cały czas. Muszę się dowiedzieć. Nie, naprawdę, nowy kocur. Ciasteczko. Kocur nowy. Dobra, no to co? No to sru. Kurde, tu masz jakiś ten. Czekajcie. Dobra. Dobra, damy radę to ogarnąć, damy radę. Kurcze, czekaj kocie, bo muszę stąd wyjść jakoś. Dobra. Ej! No nie, no wpadę znowu tu samą dziurę, a już wyleciałem. Dobra, jesteśmy na zewnątrz, dobra. Murujemy to i teraz tu. Tu i tu jest idealnie. No i tu idziemy, ciasteczko. Iść tu. Milo, proszę mi tu nie targać fotela. No mi psujesz fotel. Dobra, tu. No i zamurowane. I kocura nie ma, dobra. Naprawiliśmy ten problem. Nie mówcie Milki, gdzie jest kot, dobra? Dzięki. I teraz tak, zobaczcie, co my tutaj jeszcze mamy. Tu nic. Co to jest za domek w ogóle? Ej, kurczę, ja go widziałem, że on się tu już budował, ale ja totalnie nie wiem, czy to jest domek dalej, nie? Nie wiem totalnie, o co chodzi. Ale ładny. Dobra, tu jest jakieś przejście, widzę go już od razu, nie? Dobra, dokąd to prowadzi? Tajna baza. Dobra, nie wiem. Nie wiem, czyje to jest, nie wiem, do kogo się włamałem, nie? Ale okej. Nie chcę tego tutaj przeglądać dalej. Dobra, wychodzimy stąd, bo może ja tutaj nielegalnie jestem, może nie powinienem tego... Wiecie co, ja nic nie widziałem, dobra? Jakby co? Okej. Jakby co, nic nie było my tu. Dobra? Dzięki. Dobra, mam nadzieję, że nikt do mnie nie wkurzy, że to wlazłem. Dobra, nie wiem czyje to jest nawet, więc nie wiem, kto by się miał na mnie wkurzyć, ale chyba to jest Emilii, bo to najbliżej jej domu jest. To ona się na mnie nie wkurzy, ona nie jest taka. Dobra, słuchajcie, wiecie co jeszcze sprawdzę? Czekajcie, ja może zróbmy taki ostateczny look na całe Paleonowo. Po prostu z tej mojej wieży najwyższej, nie? Bo ja przed moim wyjazdem zrobiłem tutaj tego beacona i zrobiłem też, uwaga, tutaj. Zrobiłem takie coś, że mamy jeden tutaj taki blok i możemy wyjść na samą górę. Więc w tym momencie wyjdziemy sobie na samą górę, zobaczymy, szybki research zrobimy, czy coś się tutaj pojawiło. Może ktoś coś mi tutaj narobił, więc musimy szybko zobaczyć, czy tutaj przypadkiem ktoś mi nie zbudował czegoś dziwnego. Jestem mega ciekaw tego, dobra, wychodzimy na górę, piętro czyste, nic tutaj nie ma, więc jest git. Więc możemy póki co być spokojni. Czyli tu mi... Dobra, to kto by chciał w ogóle mieszkać w tak na tak wysokim, to już chyba możemy być spokojnie do końca. Ale sprawdzę to, na wszelki wypadek sprawdź... O kurczę, zablokowałem się, dobra. Staraliśmy... Nie! Dobra, ile jeszcze do góry? Niewiele nam zostało.
Dobra, no kurczę. Dobra, tu. Tu jest czysto. No nie, no ja nie jestem w stanie tak iść pod skosem. Dobra, musimy iść tak. Tu jest czysto. Tu jest czysto. Tu jest czysto, czyli git, czyli nikogo tutaj nie było, możemy być spokojni o to, tak mi się wydaje. Dobra, wychodzimy wyżej, tu czysto, tu czysto. Tu czysto, dobra, jest git, dobra, mamy spokój, ale wyjdę i tak na samą górę. Wyjdę i tak na samą górę, nikogo tu nie ma, więc fajnie, że przynajmniej nikt mi się tutaj nie wbił. Ale muszę lepiej to oświetlić, bo widzę, że to jest średnio oświetlone, tak co jakiś czas jest to tak jakoś. Nie, no kurde, nie no, nie wytrzymam. Nie no, nie wytrzymam, po prostu. No, nie wiem, jednak średni jest ten wyjazd, dobra, tu oj, dobra, to jest jakaś skrzynka. Ja tej skrzynki tu nie dawałem, okej? Okay? Nie wiem, czy chcę ją sprawdzać, szczerze, boję się, ale dobra. Jest książka. Zaszyfrowana. Ej, nie wiem, czy chcę to sprawdzać, nie? Jak jest zaszyfrowana książka, to jest zawsze strasznie, dobra. Co to jest?